Cześć. To będzie odcinek inny niż wszystkie. Kilka godzin temu zszedłem z dyżuru i kręcimy ten odcinek na gorąco w odpowiedzi na setki pytań pacjentów, naszych przyjaciół, rodziny i wszystkich czekających w niepewności na rozwój sytuacji. Co godzinę zalewają nas newsy, filmy, doniesienia o kolejnych zachorowaniach. Powstaje tak wielki natłok informacji, że trudno wyłapać esencję, która pozwoli Ci dobrze zrozumieć, co się właściwie dzieje. Jako lekarski duet czujemy się w obowiązku, aby udzielić Wam informacji na temat koronawirusa. Co robić w przypadku podejrzenia zakażenia, jak z banalnego kaszlu trafia się pod respirator z niewydolnością oddechową i dlaczego ta jest tak bardzo niebezpieczna. Dziś koronawirus w wersji na poważnie, ale jak zawsze, najprościej mówiąc. Masz gorączkę, kaszlesz, czujesz zmęczenie, duszność? A może bolą Cię mięśnie, gardło i masz katar? Normalnie powiedziałbym grypa, przeziębienie, zapalenie oskrzeli. Ale to również objawy zakażenia koronawirusem wywołującym COVID-19. Więc w razie ich wystąpienia chwytasz za telefon. I dzwonisz. W przypadku silnej duszności na pogotowie, w przypadku niepokojących objawów na infolinię NFZ-u lub do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Pod żadnym pozorem nie wychodzisz z domu, nie idziesz do przychodni, nie idziesz na SOR. Dzwonisz i dostajesz instrukcję postępowania. Jeśli po krótkiej rozmowie konsultant będzie podejrzewał koronawirusa, a Twój stan oceni jako ciężki, skieruje Cię na oddział zakaźny transportem medycznym lub Twoim własnym autem. Weź pod uwagę, że każdego dnia w Polsce setki ludzi w obawie o zdrowie swoje i swoich bliskich wykonuje takie telefony. Poza tym świat kręci się dalej. Ludzie każdego dnia mają zawały serca, udary i zapalenia wyrostków. Wydolność systemu ochrony zdrowia jest ograniczona, dlatego nie gniewaj się. Tylko weź na siebie część społecznej odpowiedzialności. I jeśli musisz dojechać do oddziału zakaźnego samodzielnie, zorganizuj swój transport tak, żeby po drodze nie zakazić połowy miasta. Karetki zostaw dla osób w stanie zagrożenia życia. Po przyjeździe do szpitala kierujesz się prosto do izby przyjęć oddziału zakaźnego. Nie mieliśmy jeszcze do czynienia z taką sytuacją, dlatego możliwe, że procedury lokalnie będą ewoluować każdego dnia, więc w spokoju dostosuj się do zaleceń personelu. Ich działanie jest podyktowane przecież Twoim dobrem. Na izbie przejdziesz pierwszą ocenę medyczną. Badanie temperatury, pytania o kontakt z zarażonymi, pobyt za granicą. Następnie ktoś z personelu medycznego pobierze Ci specjalnym patyczkiem wymaz z gardła i nosa, które następnie zostanie zbadane na obecność koronawirusa. Potem w zależności od nasilenia objawów albo przyjmą Cię na oddział zakaźny, albo odeślą do domu, każąc czekać na telefon z wynikiem. Do tego czasu traktuj się jako potencjalnie zakażony. Zastosuj izolację, dopóki ktoś nie zadzwoni i nie powie, że jest inaczej. Według najnowszego rozporządzenia nie wszyscy pacjenci z potwierdzonym zakażeniem będą musieli być leczeni w szpitalu. Pamiętajmy, że w 80% zakażenie koronawirusem przebiega łagodnie. Podobnie do grypy czy przeziębienia, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Więc przechorowanie polega po prostu na izolacji, leżeniu w łóżku i leczeniu objawowym. Nie ma konieczności zajmowania cennych miejsc w szpitalu. Miejsc, które czekają przecież na tych z zagrożeniem życia, dusznością, problemem z oddychaniem, bardzo wysoką gorączką lub tych z grup ryzyka. Ponad 50 lat, choroby serca, nadciśnienie, choroba wieńcowa, cukrzyca, astma i inne. Ich życie może być naprawdę zagrożone. Spytasz dlaczego? Jak niewinny kaszel i zapalenie płuc prowadzi do niewydolności oddechowej i śmierci? Wszystko zaczyna się w płucach. To nic innego jak miliony malutkich pęcherzyków, w których z powietrza do krwi pobierany jest tlen. Połączonych ze sobą systemem mikroskopijnych rurek, zwanych oskrzelikami, które łączą się ze sobą w coraz to większe rury, które wreszcie kończą się w tchawicy, prowadzącej do krtani i gardła. To, czego boimy się najbardziej w infekcji koronawirusem, to zapalenie płuc. Wirus potrafi dostać się do wnętrza ścian mikroskopijnych rurek i do samych pęcherzyków płucnych. Namnaża się w ich komórkach, doprowadzając do ich niszczenia. Organizm reaguje na to stanem zapalnym. Białe krwinki atakują zainfekowane komórki pęcherzyków, a w efekcie wycieka z nich płyn, który uniemożliwia pobieranie tlenu z powietrza, którym oddychamy. Poziom tlenu w organizmie zaczyna więc spadać. Do mózgu wysyłana jest informacja, która sprawia, że ten wywołuje wrażenie duszności. Dyskomfort, który ma nas zmobilizować do zrobienia wszystkiego, żeby poziom tlenu we krwi wyrównać. Niestety, sami sobie nie możemy pomóc. I do gry musi wkroczyć medycyna. Ponieważ mamy do czynienia z kompletnie nowym wirusem,
nie mamy na niego leków. Jedyną skuteczną bronią jest nasz własny układ odpornościowy, czyli białe krwinki, które przez miliony lat ewolucji nauczyły się bronić naszego organizmu. Między innymi dlatego wirus jest tak bardzo niebezpieczny dla osób z osłabionym układem odpornościowym. Nasza pomoc sprowadza się do leczenia objawowego. Jeżeli we krwi brakuje tlenu, to możemy po prostu podać jego większą ilość. W szpitalu zakładamy takiej osobie maseczkę tlenową i obserwując parametry, dobieramy odpowiedni przepływ tlenu. W zależności od nasilenia zmian w pęcherzykach, a co za tym idzie, niedotlenienia pacjenta, ustawiamy nawet 100%, czyli oddychanie czystym tlenem. Co, jeżeli to nie wystarcza? Wtedy potrzebujemy specjalnego urządzenia, które nazywamy respiratorem. To ten sam sprzęt, który stosuje się podczas operacji, gdy pacjent jest znieczulony i zwiotczony, coś musi oddychać za niego. Respirator wpycha powietrze z tlenem w nasze drogi oddechowe pod zwiększonym ciśnieniem. Jest to jedyny sposób, żeby pokonać wysokie opory systemu pęcherzyków i rureczek zapchanych pojawiającym się w nich płynem. Żeby cały proces był wydajny, pacjent musi być zaintubowany. W jego tchawicę wkłada się plastikową rurkę, przez którą będzie płynęło powietrze. Rurka zakończona jest balonem, który po nadmuchaniu przylega do ścian tchawicy i zapewnia układowi szczelność. Jednak intubacja wymaga zniesienia przytomności pacjenta, czyli uśpienia. Zniesienia napięcia jego mięśni i podstawowych odruchów, chociażby takiego jak odruch wymiotny. Po podłączeniu do respiratora pozostaje nam czekać, mając nadzieję, że tlen pod zwiększonym ciśnieniem przeciśnie się jakoś do pęcherzyków płucnych, a z nich do krwi. Jeżeli to się nie uda, praktycznie jesteśmy pozbawieni możliwości działania. Stężenie tlenu we krwi spada, narządy przestają otrzymywać tlen, a pacjent stopniowo umiera. Jeżeli jednak leczenie przynosi pożądany skutek, stężenie tlenu we krwi się zwiększa, zapewniając organizmowi warunki do walki z wirusem. W ciągu kilkunastu dni układ odpornościowy niszczy go, płyn w pęcherzykach płucnych wchłania się, a drogi oddechowe zaczynają się regenerować. W zależności od nasilenia infekcji, po pewnym czasie podejmuje się decyzję o rozintubowaniu, czyli wyjęciu rurki z dróg oddechowych i wyłączeniu respiratora. Pacjent jest stopniowo wybudzany i podejmuje próby samodzielnego oddechu. Jeżeli wszystko idzie ku dobremu, po pewnym czasie pacjent będzie zdrowy, a jego organizm wolny od wirusa. W chwili obecnej znajdujemy się na rozdrożu. Żaden kraj na świecie nie dysponuje wystarczającą ilością sprzętu medycznego, a w szczególności respiratorami do tego, żeby w przypadku epidemii ratować każdego. Efekty zbagatelizowania ryzyka mamy okazję widzieć już dziś w północnych Włoszech, gdzie lekarze muszą podejmować najtrudniejsze decyzje o tym, kogo podłączyć do respiratora, a kogo pozostawić bez leczenia. We współczesnym świecie, ratującym każdego bez wyjątku, taka sytuacja wydaje się nie do pomyślenia, a mimo wszystko wydarza się na naszych oczach. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nie dopuścić do szerzenia się wirusa, który ma potencjał sparaliżowania systemu ochrony zdrowia. Jeżeli jesteś młody i zdrowy, najprawdopodobniej infekcję przejdziesz i zwalczysz jak zwykłe przeziębienie. Jednak nie bagatelizuj objawów, bo wirusem możesz zakażać osoby starsze i chore. A takich ludzi w Polsce są miliony i nie możemy dopuścić, by przenieść na nich zakażenie, gdyż może być dla nich śmiertelne i to wielokrotnie bardziej niż grypa. Właśnie dlatego najważniejsze, co możesz zrobić, to zostać w domu. Jeżeli wszyscy się do tego zastosujemy, będziemy mieć realny wpływ na ograniczanie epidemii. To właśnie dzięki takim radykalnym krokom podjętym przez chiński rząd liczba zakażeń zaczęła w końcu spadać. Wszystko wynika z liczb i statystyki, którymi kierują się rządzący, starając się nie dopuścić do piku zachorowań w krótkim czasie. Tak jak stało się we Włoszech. Zamknięcie szkół, restauracji, ośrodków kultury, galerii handlowych ma prowadzić do spadku liczby zakażeń w czasie, co świetnie oddaje hasło i wykres. Flatten the curve. Bo tak naprawdę o to właśnie chodzi. Jeśli rozłożymy w czasie zachorowania, damy systemowi ochrony zdrowia niezbędny czas na leczenie pacjentów, na uzupełnienie zapasów, na zmiany zespołów lekarzy, ratowników, pielęgniarek, którzy nie są w stanie pracować kilka dni pod rząd. Na zakończenie przypominamy Wam listę podstawowych działań, które powinniście wdrożyć już dziś. Zostań w domu. Jego opuszczanie ograniczaj tylko do niezbędnych zakupów. Nie musisz gromadzić zapasów jak na wojnę. Nawet jeśli przyjdzie odbyć Ci dwutygodniową kwarantannę, to masz przyjaciół, znajomych, rodzinę. W najgorszym wypadku żywność dostarczą Ci funkcjonariusze służb publicznych. Stanie w zbiorowisku ludzi czekających za kolejnym kilogramem kaszy gryczanej nie wydaje się najlepszym pomysłem. Jeśli masz wolne od szkoły czy uczelni, to pamiętaj, że to nie dodatkowe ferie i czas na festiwal spotkań towarzyskich. Każde większe zgromadzenie ludzi niesie ze sobą ryzyko. Zostań w domu, ucz się zdalnie, przeczytaj książkę, pomyśl, czego chcesz od życia i czy nie biegniesz przez nie bez zastanowienia. Myj ręce i myj ręce.
Po każdej wizycie w sklepie, w aptece, po wyjściu z domu używaj wody z mydłem, które skutecznie usuwa koronawirusa ze skóry lub środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu. Na stronach WHO, Sanepidu czy GIS-u znajdziesz dokładne instrukcje, jak robić to prawidłowo. Nie dotykaj twarzy. Jeśli przypadkiem na Twojej ręce znajdzie się wirus, to musisz zrobić wszystko, żeby nie przenieść go do dróg oddechowych. Jeśli kaszlesz czy psikasz, zasłaniaj usta. Najlepiej zgięciem łokcia lub jednorazową chusteczką. Jeżeli widzisz, że ktoś kaszle czy psika, zachowaj odległość od niego co najmniej 1 metra. Jeżeli masz katar od wczoraj, boli cię gardło, masz 37,3, nie idź do lekarza. Zostań w domu. To pewnie przeziębienie, lekarz i tak nic nie zrobi. Możesz za to zadzwonić do niego, spytać o poradę i przez internet dostać zwolnienie czy receptę. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, sięgaj po nie tylko do wiarygodnych źródeł. Strony WHO czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Odpuść sobie portale plotkarskie, profile instagramowe celebrytów, znachorów czy przekazane od kuzynki wiadomości na fejsie. W sytuacji takiego zagrożenia musimy zdać się na najwyższej jakości wiedzę i zalecenia. Drodzy celebryci, wiemy, że macie dobre intencje, ale przed puszczeniem informacji w świat potwierdźcie ją. Ilość fake newsów, które narosły wokół COVID-19, zaczynając od płukania ust ciepłą wodą, a kończąc na cebulach pochłaniających patogeny, znacznie przekraczają możliwości zdementowania i korygowania. Wszystkie informacje i najważniejsze zalecenia dostępne są na bieżąco na stronie Ministerstwa Zdrowia. Trzymajcie się i do zobaczenia.